Sytuacja w mieście jest bardzo dynamiczna, oceniła w miniony piątek powiatowa inspektor sanitarna Elżbieta Bednarko. Sanepid pracuje pełną parą, jednak wielu mieszkańców czuje się nieco zagubionych w ciągle zmieniających się zasadach i procedurach, uważa pani inspektor. Dzwoni do nas mnóstwo osób, które chcą poznać wyniki swoich testów, tymczasem my dostajemy wyniki jako ostatni, wyjaśnia szefowa sanepidu. W sprawie wyników należy kontaktować się z lekarzami POZ-u lub po prostu sprawdzać własne internetowe konto pacjenta. Do tych telefonów zarówno ona, jak i pracownicy stacji odnoszą się z dużą wyrozumiałością, bowiem, jak uważa, nawyk natychmiastowego telefonu do sanepidu został wypracowany na samym początku epidemii. Teraz procedury są zupełnie odmienne, a przecież nie każdy śledzi następujące w ekspresowym tempie zmiany. To, że lokalna inspekcja sanitarna jest wprost zasypana pracą, nie ulega wątpliwości. Wystarczy powiedzieć, że w rekordowym dniu do jednostki spłynęło niemal 200 dodatnich wyników testów i choćby była to sobota, to wszystkie ręce ruszyły na pokład. Wykonano setki telefonów, weryfikacji, wywiadów epidemiologicznych. O bieżącej sytuacji w szpitalu mówił radnym Adam Szałanda, dyrektor placówki. Według jego informacji Suwalski Szpital zobowiązany był zapewnić 89 łóżek covidowych i tyle zostało zorganizowane. W jednostce miały znaleźć się 4 stanowiska uzbrojone w respiratory dla najciężej chorych, mówił Szałanda. Na piątek w szpitalu pod respiratorami znajdowało się 11 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-em, poinformował. Prócz miejsc w szpitalu mamy na naszym terenie również izolatorium z 40 miejscami. Na piątek znajdowało się w nim 5 osób. Aktualne obłożenie całego szpitala wynosi 61%. Od momentu zorganizowania i uruchomienia covidowego laboratorium wykonano w nim ponad 1400 testów. Ale jak podkreśla dyrektor, możliwości są większe. Od kilku dni wykonywane są również testy antygenowe. Przez tydzień w szpitalu robi się ich ponad 200. Od dzisiaj może być ich więcej. Wzrosną bowiem ich dostawy.